Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Risen 3 Władcy Tytanów. Bardzo podobała mi się aktywność pod poprzednim odcinkiem, oby tak dalej, oby więcej, niech ta seria rośnie w siłę, a tymczasem będziemy musieli z Patty przejść przez most. Powiedz Patty, boisz się? Uważajmy na szczury. Jezus, sorry, ale ten głos jest naprawdę epicki. O, coś tu się będzie działo, pewnie się ten most zawali, spróchniały się nie zawalił, a ten się zawali. No nie, coś tutaj się też wali, ale wow. Co to, jakiś tytan, czy co się pojawiło? Mroczne zębacze, coś takiego pewnie będzie. Zobaczmy. Piekielne ogary, okej, okay, może być. Jak dla mnie bomba. O kurczę, ale się rzucają z daleka. Ciężko je tutaj wymikrować. Chciałem tak z daleka uderzyć silnym, ale nie bardzo się to da. Jak ją dorwał? Zostaw ją, ty. Stworzenia z piekła rodem. I don't fucking know. I've never seen anything like this before either. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the children of Captain Steelbeard, the greatest pirate. Patrzcie na jego twarz, te emocje. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Let's explore. Be careful. We don't know what's ahead. Nie, ja też nie mam jakiejś takiej, nie wiem, może staro wyglądającej twarzy, więc ten mój głos też musi być głupi, jak mówię w tym stylu, ale Jezus. Dobra, jakaś jaskinia, coś tutaj się podziało. Czyli właściwie co to było? To nie było wejście chyba do tej jaskini, po prostu jakaś taka mała świątynia, nie świątynia nawet, jakiś taki mały budyneczek i w sumie tyle. Jakiś szybki zapis, tu jest jakaś magiczna ruda, troszkę to przypomina takim swoim kolorem. W każdym razie, dobra, idziemy dalej, co tutaj będzie? Coś tutaj musi być. Jak zwykle, kurczę, pakujemy się, znaczy nie jak zwykle, bo w sumie nic nie wiemy o tym bohaterze, o tym bracie Patty, nie? No bo normalnie to pakowaliśmy się jak zwykle w kłopoty tamtym bohaterem, ale tutaj przez prastarą świątynię, jakiś portal niezbadanych krain. No gość ma 20 lat ewidentnie, nie? Czy coś takiego, nie, troszkę jest zarośnięty, to może troszkę więcej. Panie. Dziki gon. Czy on właśnie wyssał ze mnie życie, czy coś? I poszedł? A czemu tylko ze mnie, a z Patty nie? Co, bo kobieta? I'll get you out of here. It's too late. Dobra, może dajcie innego bohatera, będziemy grać im innym. Teraz są emocje. Wcześniej jak to mówiła, to jakoś tak... Nie, nie opowiadaj bzdur. Ej, pochowali mnie, co jest? Misja anulowana w ogóle, dzięki. Goodbye. Ta mimika. No i co? I może... Nie, no gramy tamtym bohaterem na pewno. Z tego co wiem, nie będziemy z powrotem grać tamtym, tylko to był taki chwilowy epizod. Czy to kostuch? Tak jakby, ale nie do końca. Nie, on miał inne malunki troszeczkę. Może też jakiś taki podobny gość. Kostur! Okej, żyje jednak. Skrzesił mnie, co za gość. No ale chyba nie do końca jestem taki normalny, będzie mi się, tak mi się wydaje. What the hell? Easy! You're not... Ready yet? Take your time. What? Have patience. What happened? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. No tak, kostuch ma z tym takie już doświadczenia pewne. I know what I'm talking about. My spirit was trapped in the underworld once too.
Nowy stopień zagubiony. Z kapitana na zagubionego, super. You've got no idea. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly. She buried you and has long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you. Ciekawe, so ogóle. You don't lose the rest of yourself. What did the shadows do to me? They killed you and took your spirit to the underworld. You're just a spiritless empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the underworld. No to do zaświatów i kurczę, odzyskajmy. No idea, but someone in the underworld doesn't like you. Wrong place, wrong time, perhaps. Me, a minion of the underworld. Yes, my friend, you will. Mam takie wrażenie, że a lackey of the underworld. Że ten aktor, który podkłada głos głównemu bohaterowi, on też się musi wysilać, żeby tak mówić. To nie jest jego normalny głos raczej, on tak na siłę rzeczywiście to mówi. Well, that cheers me up. Oh, there's no time for that. You need to find your spirit fast if you don't want to succumb. Dusza plus jeden, o proszę. And have forgotten much. You need a powerful mage. Two would be even better. Living without a spirit is no easy thing. Believe me. Ale czemu tak diametralnie? No w sumie Patty też zmienili kostucha tak samo. Szkoda, bo w sumie tamten miał taką. How do we get away from here? Bardziej malowaną twarz. Put anchor in the bay. It's no battleship, but fares well enough. No chcę się rozejrzeć. Do what you must, but don't forget you've no spirit. If you don't want to mutate into some demon, you'd better pull your finger out. If you have any more questions, I'm right by your side. Okej, zwiększ atrybuty postaci pod C. Udało ci się zdobyć dość chwały, by zwiększyć wartość atrybutu. Zmiany zaczną działać z chwilą opuszczenia menu. No rzeczywiście, jest coś takiego. Okej, rozumiem. Miałem tutaj dużo więcej wszystkiego, ale spadłem troszeczkę. Czyli co? No to walka wręcz, broń dostosowa, cwaniactwo, wpływ. Na poziom, zastraszanie, złotousty. Obrażenia? Cwaniactwo daje obrażenia. Zadawany przy użyciu sztyletów do rzucania pistoletów i kurz? Serio? Czyli złotousty, czyli wpływ będę musiał, jeżeli chcę. A jak jest z tym? Zręczność pewnie będzie, tak. Kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków. Jest trochę magii, co daje duch. Alchemia i wizja astralna. Troszkę muszę sobie tutaj popatrzeć. Magia wudu, kryształów i run. Dobra. Myślę, że tak. Standardowo sobie pójdę też na pewno w walkę wręcz. Tutaj plusik muszę klikać, tak. Mhm. Ten sposób to jest. Dystansowa też jest spoko. Zręczność, jeżeli chodzi o złodziejstwo, na pewno będę chciał. I wpływ, jeżeli chodzi o złotoustość i zastraszanie. Wytrzymałość, twardziel odporny i odporność na magię. Trochę tego tutaj jest więcej, troszkę inaczej to porozdzielali. Nie wiem też, jak będzie z tym dodawaniem wszystkiego. Damy sobie wpływ. Mam teraz 900 na 1000. Dobra, to może już zachowajmy teraz. Nie wiem, czy jest to rozdane super dobrze, ale... Ale to moje rozdawnictwo tak wyglądało. Dzięki własnej śmierci zyskałeś umiejętność spojrzenia w zaświaty pod Q. Dodatkowe umiejętności ułatwiają ci odnajdywanie określonych przedmiotów w zaświatach. O, i teraz co? Jestem duchem? Po prostu on za mną łazi troszeczkę. A znowu Q. Mogę wziąć tak laleczkę i tak też mogę wziąć laleczkę. Okej, ciekawe. Może niektóre rzeczy rzeczywiście trzeba będzie znaleźć jakoś tam w zaświatach. Okej. Jesteśmy dalej tutaj w tym miejscu i teraz mogę się troszkę po plaży rzeczywiście rozejrzeć. Ciekawe z redakcji w sumie, nie? Zginąć, tak? Bo byłem dość dobry już, nie? Znaczy miałem tam po 50 chyba w tych statystykach nawet i strasznie dużo chwały potrzebowałem, żeby... Aha, też rozumiem, dlaczego tyle złota dostałem. Tutaj super skarby, wszystko. A tak naprawdę nic nie mam, nie? Po prostu było takie chwilowe. Oj, przepraszam.
A gdzie jest Patty właśnie? Where is Patty? No longer on the Crab Coast. She sailed to Takarigua. From what I gather, she's hunting the one who sold her the treasure map. I guess it won't be an amicable encounter. Do you know anyone on Takarigua? Just the old lighthouse keeper Jack. But I've no idea. Latarnik Jack. Okej. Ciekawe, do czego to może być nawiązanie. Zaczekaj, tu powinniśmy się rozdzielić. Kim ty w ogóle jesteś? My wiemy, no ale. I'm Bones. Jak spotkaliśmy się? Several years ago. But in the state you're in, I don't think you'll be able to remember that. I used my paltry voodoo skills to awaken your physical remains from the sleep of death. Fajna broda w ogóle. The last person I tried it on wasn't so lucky. But that's another story. I'm impressed they worked at all. And that you're now more or less alive. I am the only friend you have left in this desolate place. W każdym razie dzięki. Gdzie mogę znaleźć magów? Where can I find them? There are powerful sorcerers on the southern seas. Some of them are spiritual leaders of communities. Ogólnie magowie zostali jakoś wygnani, potępieni, ale tutaj coś chyba będzie jednak. No właśnie, wygnani magowie. Where are the exiled mages? As far as I know, they've settled on the Thunder Isle of Tyrannis. They're digging up the island of gnomes, searching for small magic crystals. And only the mages know what they'll be used for. The natives are powerful voodoo sorcerers. That's true. The tribe that you should find most interesting lives on the island of Keela. Strong warriors. Mighty shaman, pretty powerful voodoo. I should think you'll find what you're looking for there. Potrzebuję druida. Co z tym, z Eldrickiem? I need a druid now. I heard of one on Kalador. I think the druid is called Eldrick. He's supposed to be the spiritual leader of the demon hunters. They are extremely powerful dark warriors. With their own kind of ej, takim władcom, Boże, takim łowcą demonów to mógłbym zostać, to by było dobre. What about the Inquisition? They lost their supremacy on the southern seas long ago, but the sugarcane plantation on Takarigua may still be there. I'm not sure the bluecoats can help you, but who knows? I think you have enough information to find a powerful sorcerer now. You must decide where you want to go for help. Czuję, że... Kto cię tu przysłał? Czuję, że chciałbym dołączyć do łowców demonów. Tak po prostu. I'm a pirate, like you. Well, at least you used to be one. You were a member of a pirate association that was once very powerful. The Council of Captains on Antigua. Admiral Alvarez has been leading the council for many years. Dlaczego w dwójce o nim nic nie było? Kto to był? He sent me to look for you. Okay. He was concerned about his protege. How did you find me? Not difficult, really. Every rogue on the South Seas knew that you wanted the treasure of the Crab Coast. Crab. You had better give the old sea dog a hand. Admiral Alvarez has a few problems on Antigua. On tutaj też ten kostuch ma dość wkurzający głos, ale nie aż tak jak w polskim dubbingu w dwójce. Czy to nie było złe, tylko po prostu. Antigua jest, raport dla kapitana. Masz chwilę? No dobra, dawaj. Wezmę wszystko, co się da. Don't you start. I saw an island and fog. Ej, tu jest jakiś... Many of them. Inny dubbing chyba. Może to jest DLC? Jasne, no jasne, że tak. Well, I'm not really sure, but I've got a feeling about it. Well, at least you're optimistic. Absolutely. Take a look at your sea chart and then go straight ahead. Fog Island, here we come. Ah, I just remembered something. Wyspa mgieł.
Let me guess. Sailing is not your thing. What? No. What makes you say that? Your face says it all. Very funny. Have you ever heard of the Isle of Thieves? Tak. I've heard the island is overrun by gnomes. Yes. And do you know what that means? I should watch my gold. Exactly. But that wasn't what I was getting at. Apparently goblins landed there recently. And? And that means trouble. Our route permitting, we should stop and set things right. After all, there's bound to be some loot. Then I'm in. Aye, aye, Captain. Aye, aye. Powinniśmy się rozdzielić, pójdźmy zaczekaj. Dobra, możesz za mną łazić, bo powiem szczerze, że tak się zawsze zastanawiam, bo teraz większość odcinka to tak naprawdę będzie rozmowa z Kostuchem i jak to wpływa potem na wyświetlenia, na oglądalność. No nie wiem, czy ludzie są cierpliwi, czy raczej średnio, no ale... Ej, zaraz, stop. Coś tu jest nie tak, nie mam pod jedynką tego miecza mojego. Piaskowy diabeł. Znany bardzo dobrze z poprzedniej części. Okej, okay. Teraz jeszcze ty. A też mam silny cios? Mam. Dobra, to nie jest tak, że jestem oduczony tego. To się ma od początku widocznie. Ale długo sobie teraz... O, piękny kombo, Kostuch. Dłużej sobie teraz radzimy z tymi wszystkimi potworami. Ale dobra, trzeba zbierać chwałę. Z nich nic nie wypada. A może nie mam znowu umiejętności czy coś. Tutaj podobno można pływać, tak? Tak, rzeczywiście. Tutaj można sobie normalnie pływać. Czyli mógłbym rzeczywiście się dostać na tą wyspę i zobaczyć, co na niej jest. I chętnie to zrobię. Tak, żeby coś ciekawego, jakaś przygoda się zadziała na tym odcinku tutaj jeszcze. Oprócz naszej śmierci, jak jeszcze to nie było. Nie, to nie są aligatory. Myślałem, że tutaj coś wystaje z tego, a to jakieś skały. No a tu oczywiście kraby, tylko czy ja umiem kopać? Bo to jest bardzo ważne w walce z krabem, żeby móc umieć kopać. A, zaraz. Nie, spacją jest tylko... A nieźle. O, on, ktoś go przewrócił. Nie wiem, czy ja tym silnym ciosem, czy jak. Okej. Okay. Dobra. Ciężko będzie go bić od tyłu, ale chyba mu biorę życie w ogóle. I się przewrócił. Czyli co, nie ma tutaj kopania? On po prostu się przewraca, bo tak? Troszeczkę słabo w takim razie. Tam są kolejne piaskowe diabły. Moment, jakby tę wyspę obejść? No dobrym pomysłem byłoby najpierw pójść tu, a potem obejść z drugiej strony. Panie, co to jest? Cóż to jest? Aż spróbuję powalczyć. Smoczy zębacz, dobra. Znaczy, wtedy byłem troszeczkę silniejszy. A teraz troszeczkę mogę zginąć, ale myślę, że Kostuch tutaj... O właśnie o to chodzi. I teraz ja silnym. I ja tu po... Wow. Jaka animacja szybka, ja tutaj trochę pounikam. I B. O kurde. Jakoś sobie Kostuchu poradzimy, myślę. Dużo mu nie biorę tymi silnymi ciosami, ale... Oj, to był niby unik. Okej. Okay. Jakieś leczenie w trakcie. Pięknie. Dobrze. 200 chwały. Gitara. Wydaje mi się, że nawet w tym momencie mogę znowu sobie atrybuty troszkę podnieść. Zaraz. Trzeba to jakoś zaakceptować. Okej, czyli dwa tu było, jeden tu, po jednym tutaj. I teraz mi jeszcze troszkę chwały właśnie zostało. A jeszcze tę walkę pójdziemy. I do zera. I teraz muszę to jakoś... Enter, spacja. Aha, zatwierdzić? Tak, nie wiem, wcześniej klikałem escape i po prostu wyszło chyba, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Tu by się coś dało kopać, ale nie mam właśnie kilofa. Chcielibyśmy zobaczyć, wiadomo, sprawdzić animację kopania, bo tutaj to w dwójce jakby najlepsze nie było. Zobaczymy, czy tutaj się poprawili, czy nie. Wyciąganie skarbu jest podobne, ale przynajmniej ukrócili o wyjmowanie tej skrzynki z ziemi, więc zawsze coś. Jakiś kilof trzeba będzie znaleźć. Czy to już jest zaliczane jako silny cios? Czy na przykład silny cios, ale troszkę mniej załadowany, mniej damage'u bierze? Bo ja go troszkę ładuję, a potem... Mogę tak bardzo załadować, a mogę trochę mniej, nie? Też podobno, że trzy ciosy po kolei każdy jest silniejszy. Jeżeli każdy załaduje, to też coraz więcej damage'u będę brał, więc to też warto tutaj mieć na uwadze. Jakieś małże. Potem sobie to pootwieramy na spokojnie. O cholera. Tropikalny pająk, hello. A, ładnie dostał.
tyłem w ogóle odwrócony. Nie miałeś szans. Tylko 50. I też nic z niego nie wypada. Albo po prostu nie umiem wyciągać. Może powinienem tu przyjść później, nie? Ale to tak, wiadomo. Widzicie, dostał silnym i chyba dlatego się przewrócił. I znowu się przewrócił, dobra. Bang! No, czyli ten silny cios po prostu tutaj przewraca te potwory. No i pięknie, stóweczka chwały. Małże, małże, perły jakieś będą, jeżeli uda się... coś tu jest? Jest. Jeżeli uda się mieć szczęście i je podropić. No, trochę tych małż jest, spoko. Rozgwiazdy, pewnie się nie da wziąć. Bo po co? O, proszę. Jak to się nazywało? Jakieś jaszczurki, nie? Trochę dziwne. No, to pielec to nie do końca jest też, nie? Ale z drugiej strony... To pielec nie brzmi źle, bo w... Wiadomo, o co chodzi. W normalnej rzeczywistości to był jakiś człowiek, który się utopił. I może bardziej jak w Wiedźminie by to miało wyglądać. Ale tu już w Gothicu mieliśmy topielce i to były zwykłe potwory, tylko tak nazywane przez ludzi. Dobra, zaraz zginę. No, on strasznie atakuje. Nie mam teraz pistoletu, nic. Pasowałoby Kostuchowi tutaj pomóc najpierw. O, i teraz sobie... Teraz Kostuch, ty go bierz. Bij go, nie bój się. Ciekawy unik jest, taki... Taka trochę jakby na gwiazdę szedł, ale jednak robi unik ostatecznie. No i pięknie, dobra. Kolejny małż. Z trochę tej akcji, żeby tu było. No fajnie by było zbadać tę wyspę już do końca. Tu się chyba wchodzi teraz do góry. A, coś tu leży, jakieś coś nieważne, dobra. Zobaczmy, coś tu muszą być jakieś fajne skarby, nie? Nie mam co prawda mapy skarbów. Może tutaj trzeba będzie kiedyś wrócić, jak będę miał mapę, ale... A właśnie, miałem sprawdzić swoją drogą mapa i wstecz, jak to tu wygląda. Ta Kariguła jest tu. Zaraz, zaraz, zaraz. Wybrzeże Krabów, Kalador, Taranis, Kila, Wyspa Mgieł. Kompletnie nie do końca Wyspa Złodziei, Antigua. Ta Kariguła, Antigua to zna... A, i Wyspa Złodziei. To jest, rozumiem. Dół, to tam się toczyła aktualizacja na dwójki, a tutaj mamy jeszcze morza jakby północne bardziej, nie? A tam południowe. Czyli tu jest jeszcze Taranis, Kila. Tu rzeczywiście Wybrzeże Krabów to było, było coś takiego, tylko... Znaczy nie było tego w dwójce, tylko no był tutaj ten teren widoczny, ale nie dało się pójść. Dobra, to ciekawie. Ciekawe, czy będziemy mogli też tam niżej popłynąć później. No ale mamy też znajome wyspy, ta Kariguła czy tam Antigua właśnie. O, ścierwojad. Ścierwojad plażowy, taki bardziej. Fajny strój. I... Bang. Bang. No i dupa. Strasznie mało im biorę. I ciężko jest ten cios wyprowadzić silny. Bo jednak... potwory zawsze są szybsze. O, okej, dostałem sępa. Możesz zwiększyć wartość cwaniactwa, wytrzymałości i magii. Okej. Lepiej, żeby się Kostuch tym zajmował. O, ja dostaję dość mocno. On się chyba zablokował. Dobrze. O, jaki sęp. 5 na 10, czyli rozumiem, że przy zabijaniu ścierwojadów dostaje się jakieś osiągnięcie, jak zabije 10. Okej, okej. Brzmi dobrze. Gdzieś tu jeszcze jeden był. Nie wiem, gdzie on poleciał. Dobra, nieważne. No i mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, fanty. Kufer, zobaczmy co jest. O, złoto, utwardzana skorupa, kraba, tak? Kuloodporny plus 10. V400, a, to jest jako artefakt. Dodał mi kuloodporność, to mi się podoba. Woda, kamień teleportu. Surowa ryba. Kamień teleportu. Co to jest? Co to oznacza? Kto tu mieszka w ogóle i suszy sobie te... Suszy sobie prawo, może to miejsce, nie no, Kostucha chyba nie, plaża, że on tutaj przypłynął i się tak rozsadził. Nie no, nie wiem, ale dobra. Czy mogę tutaj szybką, nie mam tutaj takich momentów szybkiej podróży, że klikam sobie teraz tu. Powrót na statek by się dało. Czy na pewno chcesz wrócić na statek? Tak. Aha, i to jest twoja łajba tutaj, Kostuch. I teraz jakbym chciał, aha, drabina i jestem... To nie łodzią, bo... A łodzią gdzie mogę pływać? Na statek po prostu chyba, tak? Czy nie? Wejdź na pokład na południową plażę. Moment.
No tak, na... O Boże, nie chciałem tego, przepraszam. Jeszcze raz drabina. Na południową plażę to będzie... Chciałem mapę, tylko nie mogłem włączyć. To będzie pewnie tu. Szkoda tylko, że teraz już kostuch ze mną nie idzie, więc muszę się po niego, kurde, wrócić znowu. Ach, muszę się przyzwyczaić do tego wszystkiego, tych systemów. Teraz muszę z nim... Oj, nie da się. Trochę ciulowo w takim razie. Trochę ciulowo, że jak już wróciliśmy na statek, to już nie mam z nim takich fajnych opcji dialogowej. Chyba, że tamta opcja to była inaczej nazwana, chodź ze mną, nie, czy coś. Dobra, spróbujmy popłynąć na tą południową plażę. Jestem tu rzeczywiście? Tak, i mam tu łódź? Jest, okej. Dobra, no to rozejrzę się tutaj jeszcze troszeczkę. No, odcinki z Rizena zawsze będą troszeczkę dłuższe, no bo wiadomo, to jest RPG, więc tutaj też ciężko, żeby zrobić krótki odcinek, bo czasem on by mógł wyglądać tak, że po prostu pogadam z jakimiś NPC-ami w mieście i koniec odcinka. Co to jest? Żółw. Żółw jest niezbyt groźny, a pieskowe diabły za to już mogą być. Trzeba będzie tutaj mnóstwo taktyki. Mnóstwo dobrych... Dobrych tutaj... O! Da się bić kilku naraz. To było dobre. Dobrze. Lepiej tak robić i jeden cios po prostu wyprowadzać. Nawet się ładnie układają. No i nie zawsze. Któryś ma pewnie mniej, no ale już. Epicka walka. Ciężko mi właśnie, ciężko, bo kurczę, nie mam już takiej mocy jak wcześniej. Ciekawe, czy będzie można odzyskać tą duszę i to coś będzie nam dawać, nie? Jakiś powrót dawnych umiejętności czy coś, cokolwiek. Bij tam tego, czemu tego bijesz? No dobra, dobił, niech będzie. Okej, ładnie. Bardzo ładnie to wyszło. Ten tutaj tylko czekał na swoją kolejkę. To mi się podoba. O nie, żółwia, przepraszam. Zabiłem go chyba. Dobra, jakoś się udało. To z żółwia może jakieś mięsko wypadać żółwiowe. Tak, surowe mięso. Mięso z żółwia. W sumie nie chciałbym chyba jeść. Żółwie są spoko. Nie to, żeby inne zwierzęta nie były czy coś i je mogę jeść, tylko tak dziwnie jakoś. Żółw to mi się tak kojarzy. A, może nie będę brnął w jakieś złe tematy. Okej, jeszcze z krabami mogę sobie spróbować poradzić. O nie, nie przewrócił go. Znaczy nie dobiegł do niego. Okej, krócej załadowany ten mocny cios. Też robi swoje. Też on się przewraca dzięki temu. Zarąbiście. Teraz silny troszeczkę. Bang. O nie, jakoś zablokował. O, dobrze. Teraz bardzo silny będzie. To nie było dobre. I bang. Ale wolałbym kopniaki, szczerze mówiąc. No, jakiś zwykły już teraz wystarczy. O nie! Ja pierdzielę. Zawsze tak zostanie 5 HP potworowi i on mnie jeszcze zabije. To jest moje szczęście zawsze w grach. Już go powinno dobić i nara, ale nie. Jeszcze się będzie, obroni się teraz 5 razy, zrobi parę uników i mnie zabije. Prawie zginąłem. Dziękuję, dobranoc. Gdzieś tu był jeszcze jeden krab, ale zniknął. Poszedł sobie, tak po prostu. Na koniec zrobimy opening małż. Widzę, tego jest mnóstwo. Nie wiem, czy warto zwiedzać te plaże, ale po prostu miałem taką chęć, bo jestem trochę słaby na te potwory. Szczególnie jak są w jakichś grupkach. A już z kostuchem nie poszedłem, bo oczywiście nie dało się. Także tak to wyszło teraz. Jakaś czaszka sobie fizycznie lata. Tu by pasowało przejść do końca, bo tu już chyba nic nie będzie. Poszukać jeszcze jakichś krabów. Chwały trochę pozdobywać. I będzie git. Czy to jedzenie mi daje jakiś efekt zapełnienia? To znaczy, nie mogę ileś razy, bo tam z lewej się pojawia ta ikonka, ale nie wiem. W dwójce chyba też się pojawiało, ale w zasadzie to nic nie znaczyło. Nie przewróci się już teraz. Trzeba w dobrych momentach to stosować. Ale może być nawet krótkie, czyli lepiej będzie bić. Teraz przez chwilę ten i właśnie, o. Przez chwilę doładowany. Tak, żeby tylko go przewrócić. No właśnie. Bęk. Oj. Nie pykło. Pięknie. Dobiję go już.
Jest, udało się. Okej, dobra, zwiedzamy dalej w takim razie. Tu jeszcze coś leży, małża. Małż właściwie, małże to... Małż i małża. Czy to jest jakaś większa różnica? Normalnie małże u nas gdzieś, kurczę, w rzekach czy coś, jak się znajduje, to... Są w zasadzie takie malutkie. Raczej perły tam nie znajdziemy. Tu jest już małż, to widać, że dorodny. I co, tu już nic nie ma? Tak, to już jest końcówka tej plaży. Szkoda, że nie ma jakiejś... Może nie piaskowego diabła, ale jakieś skrzynki na przykład, że... Hej, graczu, wytrwałeś, doszedłeś, tu chciałeś sprawdzić coś na końcu tej plaży. To masz piaskowego diabła. Użeraj się z nim. Może to jest nagroda w sumie. Będzie chwała, jak go zabiję. I to aż 50. Szkoda, że z niego nic nie... O, jeszcze jest małż, dobra. Chyba, że no nie wiem, tutaj da się coś... Jeżeli da się pływać, to fajnie, ale... Nie, tu chyba już nic nie będzie. Dobra, robimy, moi drodzy, na koniec opening. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Zdaję sobie sprawę, że dużo się w nim takiego... O, zaraz, są skarby. Dużo się takiego w nim za bardzo nie działo, ale no to jest też spowodowane tymi początkami, nie? Znaczy sam prolog tutaj widzimy miał dużo akcji, to po prostu wrzucili nas z wirwalki i rzeczywiście to jest spoko. No a teraz bardzo wszystko zwolniło, trzeba troszeczkę porozmawiać z ludźmi, trzeba się podowiadywać troszeczkę o świecie, o wyspie, więc to jest ważne. Wiem, że niektórych boli to zawsze, że nie ma dubbingu polskiego, trzeba czytać, nie? Ja też tych napisów no nie będę wam czytał, bo... No bo nie chcę się wcinać w rozmowy, nie chcę jakby w ten już dubbing oryginalny gdzieś tutaj ingerować. Dobra, robimy zapis i spróbujemy pootwierać te wszystkie małże. 25. O, pięknie. Dwie perły. 3, 4, 5. 6 pereł na 20. Nie jest tak źle, myślę, że można zostawić. Każda perła chyba kiedyś 50 kosztowała, teraz 15, no dobra. 15 razy 5, 75. Okej, no może być. Dobra, myślę, że nieźle. Zobaczymy w następnym odcinku. Oczywiście wszelkie rady w komentarzach są bardzo, bardzo miło widziane. Czy w tym momencie pochodzić jeszcze po tej wyspie, bo coś się pozmieniało, czy zajrzeć gdzieś tutaj, czy tu polecieć, czy już spierniczać na, powiedzmy, albo Takarigułę, albo Antigułę, albo gdziekolwiek, nie? Jakieś takie podpowiedzi, nie spoilery, że oj, tutaj, bo znajdziesz coś. Znaczy, może też być, ale w takim sensie rozumiecie tutaj. Co? Otrzymałem? Serio? Była... Nie. Chyba pusto, tylko to jeszcze tutaj leci z poprzednich. Tak mi się wydaje. Tak, i ostatnio było pusto. No po prostu dajcie znać jakby w komentarzach jakieś porady, gdzie tutaj teraz iść, co robić, żeby było w miarę dobrze. Ale bez spoilerów, proszę, bo tam już się dowiedziałem jakieś parę rzeczy niepotrzebnych tak naprawdę, które pewnie bym się dowiedział w trakcie gry normalnie od jakiejś postaci, od NPC-ów. Tymczasem zachęcam do zostawienia właśnie jakiegoś komentarza, jakiejś oceny, do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie to oglądać dalej. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!